I jesteśmy w głębniku rozpłodowym. Zobaczmy. To też jest róż, to wysoko. Ale ja bym tutaj po ciekawostkę zobaczę. Jest taki... Tam pan film zaraz nam coś pokaże, ale zobaczmy, co to jest z tym felikiem, że on tak jest skonstruowany. Zauważyłeś, ma sobie... On po co ma to? To, żeby nie siadały teraz, tak? Jest pełny... Nie, po to, żeby karma się nie niszczyła. No, no, ale te wypustki, te takie z brzegu. To, żeby za dużo gołębi naraz nie siedziało, tak? Tam z futerczynki jest zoo, nie ma. To jest pięć. Zaraz to wiesz. Dobrze. A teraz mamy jakiego gołębia? Was ist das eine Vogel? Hm? Was ist das eine Taube? Das ist der Vogel vom der Vater von dem besten Vogel vom letzten Jahr. To jest ojciec tego najlepszego lotnika z ubiegłego roku. Bo jest zuletzt noch in der Hand hatten. Tego 13, jest nie der Vater. Pokażmy hmm? Tego 13 konkursowca. Co to jest za gołąb? To jest ten kopan? Familie kleine Dirk. Czyli za z nich oryginalne kopanów. Ale z kopmana kleine Dirk. Z kopmanów, tak. Zobaczmy. Sein Vater ist Enkel kleine Dirk. Jego ojciec jest wnukiem kleine Dirka. Wnukiem kleine Dirka. Und er ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr gepaart wieder mit einer Tochter, mit einer anderen Tochter 809. Ten jest w tym roku połączony z córką 809. Was ein Blüm. Ja, Blüm. Kann doch raufkriegen, ne? Die Abteile sind immer so gemacht. Hier ist noch ein Vogel. Der ist ein Sohn aus 266. Das ist Syn 266. Hier haben schon verschiedene Kinder, ich denke 5 oder 6 Kinder schon erst die Konkursie wieder geflogen. Po nim jest też, nie wiem dokładnie, ale chyba 5 lub 6 dzieci, które mają pierwszy konkurs na koncie. Und der ist auch, die Mutter hat selbst von ihm geflogen. Jego matka ma na koncie... In 2008 W 2008 roku jego matka 14-14. Und seine Mutter kam als Tochter 809, die sitzt da oben. A jej matka z kolei... Mit Bruder 266 und die war dann wieder an 266 und dann kommt er. Und die hat schon wieder, ich denke, 5 oder 6 erste Konkurse. Krótko, Inbred na 266 i 809. Tak. Widzę tak samo w rozpłodzie, widzę są same gołębie, tak jak mówiłem, niebieskie, pstre, nakrapiane i niektóre pstre, ale bardzo rzadko. Ja właśnie wiem, widzę, że mi futer robisz. Tak, teraz wyjaśnimy kwestię tego karmika. Meine Zuchttauben haben immer Futter. Gołębie rozpłodowe są zawsze do syta karmione, zawsze karma jest w środku. Und dann glaubt die, ja? Und dann ist das Futter da unten drin. Aha. Nicht da drunten. Guck mal. Das nichts, ja? Na dole praktycznie nie ma w ogóle karmy, która upada. Und den nehme ich da einmal die Woche. Mach hier auf. Raz w tygodniu wysypuję. A te tutaj żerdzie, te takie te druty są po to chyba, żeby jeden gołąb, tylko po jednym gołębie wsadzał. Tak. I wtedy nie ma takiej rywalizacji ten. Widzimy, tak to wygląda. Ale jeszcze pójdą was patent, jest klar, ale? Powiedz, że ja to za chwilę będziemy mieli w naszej ofercie taki produkt. Wunder wie die Chinesen. Sofort ist so viel fertig. So, das ist jetzt noch. Ja, Herrgott. Das ist jetzt noch eine Engeltochter, Nationale 1. Wnuczka Nationale 1. Ja. I 1499 von 03, ne? 1499 z 2003 roku. Tak. Sieht das? Wenn ich da anfange? Taki sam początek jak wszystkie gołębie pana Hansa Hill. 1499. To jest z linii Nationala 1. Die atmen immer ein bisschen schwer. Die ist ja auch schon 11 Jahre alt. Ona już jest 11-letnia. Doch. Gute Tauben gebracht. Gute Nachkommen. Dobre gołąbki już dał. Masło? No już nie z powodu wieku. Jest trochę słabsza, ale to z powodu wieku.
momentan einer der besten Zuchtvögel wieder. Jeden z lepszych gołębi rozpłodowych na tą chwilę. Im Aufwind. Kann man sehen. Jest ten sam 2009 roku 2790. Das ist ein Sohn aus 665. Ein Halbbruder zu dem Weibchen mit 89 Preisen. To jest półbrat do tej z 89 konkursami. Ein Sohn fliegt in 2012 drei erste Konkurse. Jego syn w 2012 roku trzy pierwsze konkursy. Ein anderer Sohn in 2011 zwei erste Konkurse. Inny syn w 2011 dwa pierwsze konkursy. Und ein Sohn wird in 2013 zweiter Astvogel im Regionalverband. Inny syn w ubiegłym roku drugi najlepszy samczyk w regionie. Aber es gibt auch noch ein paar andere gute. Und die Mutter ist Tochter 809. Matka oczywiście, córka 809. Und Vater original Kopman, kommen wir dann drauf. Ojciec oryginalny Kopman. Tutaj w rozpodzielu tych gołębi pan Michał posiada. Tych boksów jest dość dużo tutaj. In Zuchtschlag wie viel Paare? Normal 60. Około 60 par. Tych par jest w tej chwili więcej, ale część jest mamki. This is 013 Pan Imdin. To jest ten słynny Pan Imdin. Tutaj kolega Piotr chciał go zobaczyć. To Piotr, muszę Ciebie sobie zobaczyć tego Pan Imdina. Dostaniemy do ręki. Ja tylko niech Piotr przejdzie, mogę stanąć tak. Przejdziemy tutaj, dość wąsko jest, jak każdy wie, hodowca w gołębnikach tak już jest. I Pan Imdin to jest ten gołąb z Kopmana. Oryginalny Kopman z 2000 którego roku? Kleine Dirk, familie Kleine Dirk. Mocno na Kleine Dirka pociągnął. Z 2005 roku, tak? 2005, tak. 013 końcówka. To jest ojciec tych trzech samiczek, które w jednym sezonie 40 na 42 możliwe konkursy. Konkurs. Und das ist dieser 665. Też oryginalny Kopman. Tak, z 2003 roku, czyli 11-letni gołąb już. Widzimy końcówka 1665. Tak. Vater von der Teufel mit 89 Preise. Ojciec tej samiczki, która ma 89 Preise. Vater von 2790, wo schon erste Konkurssieger und so weiter wieder. Tutaj patrzymy, że jest to gołąb, który też jest ojcem wielu innych gołębi, które zdobywały konkursy. Tak wyglądają cele. Też są wszystko, widzimy na rolety, że można łatwo posprzątać. Taśmy, przepraszam. Tutaj widzę też wloty, ale tutaj chyba pan nie używa tych wlotów. Nie, to są pozostałości stare jakieś, tak? Tak. Tutaj jako ciekawostkę zobaczmy, każdy wlot, każdy kozak, który tu jest, drut zakończony jest też, zakończony jest takim plastikiem, żeby nie chyba nie kaleczyć. Ja, to jest heute nie mehr wichtig. To jest 444, noch Engeltochter Nationaljens, ja? Z 2002 roku gołąb pochodzący z linii Nacjonala 1. Wnuczka Nacjonala. No tu musisz mać kukę. Ty masz jej fingerek. To fällt dir auf. Co, o co chodzi? Hier ist sie gehämmert und hier ist sie fast blau. Aha. Ona jest w połowie nakrapiana, w połowie praktycznie niebieska. Ciekawostka. Vater ist... Sohn 809, Mutter ist die 107. Od tej strony jest, widzimy, jednej niebieska trochę, a z tej strony tego nakrapiania ma więcej. Ale ja kolegom powiem, że w Polsce u kolegi w Andrespolu Jana Kucharskiego jest gołąb, który jest z jednej strony niebieski, a z drugiej jest czerwony czy płowy. I specjalnie jak zrobiłem zdjęcie mu z góry, właśnie po to, żeby można było zobaczyć, że to nie jest żadne oszustwo, tylko ten gołąb jest taki. Dwa całkowicie różne kolory ma. Podobnie jak ten, tylko ten to jest taka ta odmienność jest troszeczkę mniejsza. Tu u Hansa zdarza się też
wprost nie do uwierzenia. Co roku tak się zdarza, z dwóch niebieskich gołębi wychodzi płowy. No ale tu płowego żadnego nie widzę. No właśnie, Hans. Bei dir ist das praktisch jedes Jahr, ja? Was? Die Eltern sind zwei blaue und kommt eine Falle, oder? Also einmal im Jahr sicher. Ja, raz w roku zdarza się coś takiego. Oder vielleicht gehämmert sein und können blaue Falle kommen. Beide gehämmert? Ja. Ale zdarza się też z dwóch nakrapianych i jest... Und die Taube sind vom National, ne? Eigentlich geht es zurück auf 809 und nur zuvor. Auf die Familie 809 hat. Das Rodziny. Und sie auch. Der Vater ist ein Sohn 809 mal 809 seiner Schwester. Und 809 ist gezogen auch aus zwei Geschwister. W ogóle ten 809 pochodzi z połączenia półrodzeństwa. Po tych samych matkach i to co wspomniałem, że jeśli głowy się trafia, to właśnie z linii 809. Ich habe dieses Jahr aus zwei gehämmerte eine rote gezogen. W tym roku z dwóch nakrapianych czerwony wyszedł. Die einzige rote Weibchen, was da unten sitzt, ja? Bei den Reiseweibchen. Jedyna samica trochę czerwonawa, która tam na górze jest. To jest normalnie, dobra, to jest Wasser. I jest absolutnie wykluczone, przy takim połączeniu absolutnie wykluczone jest jakieś obce zapłodnienie, że coś tam. Przecież te gołębie tu są praktycznie ciągle zamknięte. Ale też tutaj tych gołębi brak tych innych barw niż teraz tutaj widzimy, to wynika z tego, że pan Hirn nie lubi takich kolorów? Tu szpaków nie ma w ogóle. Warum hast du nur praktisch gehämmert und blaue oder spitz? Ja, weil die... ich habe nur gute Tauben und das Rest interessiert mich nicht. Dla niego... Ja? Barwa nie gra roli dla niego, po prostu gołąb ma być dobry. Aha, czyli to tak wyszło po prostu przy takiej selekcji na dobre gołębie. Das ist Sohn 809. To jest syn 809 razy córka 809, czyli 100% inny. Und er ist auch der Vater von der Jungtaube, die zwei erste, drei zweite im 14. und 39. Konkurs geblieben ist. Der Vater. 2013. In 2013, ja. Czyli pełny inbred 809 złączony ze swoją córką. I on z kolei jest ojcem. Widzimy numer z 2004 roku, 1997. On z kolei jest ojcem gołębia, który w ubiegłym roku jako młodek wylatał trzy drugie, czternasty i trzydziesty dziewiąty konkurs. Und seine Halbschwester, also gleich Mutter, eine Tochter, Półsiostra tego. War in Livio 2003 auf der Olympiade Leitstrecke. Półsiostra była olimpijką we Francji w Liévin w kategorii C. Ja przepraszam, tak jeszcze, że pytam się, bo widzę, bo kiedy byliśmy na Słowacji u pana Petra Chytila i Łukasa, tam w miskach miał włożone trociny, a tutaj u pana Hirna widzimy, czym jest włożone, bo tam takie coś widzę, czym ma włożone. To są maty z kokosa. Matę z kokosa, ale to coś tam jeszcze jest chyba, zobacz. Was hast du drin in Nischale? Tam... Das sind die Kokosmatte, ne? Ja, ja. Ale kokos... Noch was dazu? Ja. Z czymś tam jeszcze? Machen die dann in der Mitte ein Loch, ja? Ja. Und dann lege ich ein bisschen Erbsenstroh rein. Troszeczkę słomy grochowej. Ach, dodaję. Das ist auch noch ein Sohn 809. Też syn 809. Von 01. Z 2001 roku, 3009. Na a zawsze on wiele gutych gebracht, natürlich. Bardzo dużo gołębi już wydał. Widzę, jajka są już w tych miskach też niektórych. Die Taube war gepaart, wann? Die hab ich... Freitag vor einer Woche. Ja. Sie sind gerade jetzt am Legen, erstes Ei, zweites Ei. W tej chwili so, ja. Po pierwszym jajku noszą. W ubiegły piątek były... nie pobiegły. Ja. Tu są dwa w tym jednym. 10 dni praktycznie. Nie rozumiem. To jest i von Jacek Witorek. Aha.
tam mamy ciekawostkę niebieską, którą samiczkę. To jest samiczka, którą Hans przywiózł z Sosnowca z Polski od Jacka Spółki. On jest gezogen von deiner Taube, oder? Jacek hat die Tochter von Annelies. Aha, to jest. Da ist wieder die Tochter. Jacek Smułko ma córkę Annelies. I ona jest. Z tej linii właśnie. Ona jest córki Annelies. Wnuczką Annelies. Więc oryginalny kopan prawdopodobnie będzie pasowała tu. Do jego gołębi. Tak, widzimy obrączka Polska. Ale z muzyjnych zagad. Z 2008 roku, PL 019 5884. Piękna samiczka. Hans w ogóle zafascynował się tą samiczką. Ein ganz, ganz tolles Weibchen. Bo sie gibt, muss man es sehen. Und die ist jetzt gepaart auf einen Vogel, der aus zwei Kinder 809 wird. Złączona z samcem z dwóch dzieci 809. Dobre młode były w ubiegłym roku z niego. Dieser Vogel ist der 222, einer der besten mit, ja? 2002 roku gołąb, też numer u pana Hirna i 222, same dwójki, trzy dwójki. To sind jedes Jahr 2, 3, 4 Kinder, die 10 und mehr fliegen. Ne? Praktycznie co roku dwójka, trójka dzieci, dwucyfrówkę lata. Und seine Mutter ist noch eine Tochter Nationale 1. Matka jest właśnie córką. Mit 15. Razy 515, czyli to, co Dominik Polarski chciał. Możecie zwrócić uwagę, oko jest bardzo podobne do tego Belga od Dominika, tego jego najlepszego rozpłodowca. Nacjonala, co jest. Nacjonala. To jest nun, das ein Sohn von ihm, und das ist ein Sohn von ihm. Dwaj synowie tego samca siedzą niżej. Der und ist ein Sohn von ihm. Czyli praktycznie trzy samce też tutaj siedzą w tym oddziale, w tym przedziale. Und zum Beispiel ist einer der, er ist ganz eng gezogen mit 809, war nochmal eine Tochter 809 gepaart. Und da ist gezogen und er hat eine Tochter mit 5 Jahren, 52, mit 4 Jahren 52 Preise. Cztery, córka syna ma 4 lata 52 konkursy. Pomału dochodzimy do końca tego gołębnika rozpłodowego. Widzimy w każdym jednym przedziale jest ten charakterystyczny właśnie. Charakterystyczny. Karmi. Bo i wolę nowo zajmę. Jeszcze chcę nam coś pokazać ciekawego. To jest połowy gołąb. Jeden. No, das ist ein Fall. Ja, den haben wir aus zwei Blaue gezogen, ja? Z dwóch niebieskich. Z dwóch niebieskich. Aber kann ich Ihnen dann gerne zeigen. Das Weibchen hat in 5 Jahren 62 Preise gezogen. Ta samiczka wylatała w 5 lat 62 konkursy. Eine von den 5 besten mit Lebensleistung, die aber jetzt im Zug ist. To jest ta najmłodsza z tych 5. Końcówkę ma 10,63, widziałem. Tak. 2008 roku jest. Mit auf dem ersten Konkurs, 10. National bei 680 km. Ma między innymi 10. Narodowy z 680 km. Da habe ich die arme Schwester mit rüber. Zum Zug. Ja. Das ist auch nochmal eine Schwester. Da habe ich wieder ein jähriges Weibchen draus mit 10 und alle in einem Sohn mit 8. Z jej siostry roczna samiczka w ubiegłym roku 10 konkursów. Ja, jeden
Sie eingezogen. Die Mutter ist Tochter 809. Matka, córka 809 tego gołąbka. Der Vater ist Enkelsohn 809. A ojciec jest wnuk 809. Und dann werden die eben dann so. Oboje rodzice niebieskie. To nie tak jest płody, ale to jest takie też niebieskie wchodzące, taki inna barwa taka no? Troszeczkę. Was ich immer mache, wenn ich jetzt die Fahrt habe, ich fahre ältere Tauben immer mit jüngeren Tauben. To, co on stosuje tutaj w rozpłodzie, zawsze starsze gołębie z młodszymi łączy. Fast, nur ganz selten, das gleiche Paar ein zweites Mal. Bardzo rzadko, praktycznie nie do. W ogóle tego nie stosuje, że jedna para jest dłużej niż jeden. Rok, niż jeden sezon raz. I zawsze przeparowuje, różne uczenia. A wenn ich weiß, wie jetzt hier bei dem Vogel habe ich ein Weibchen gezogen mit zwei erste, drei zweite. Przykładowo z tego samczyka jest w ubiegłym roku młódek, który ma dwa pierwsze, trzy drugie i mimo tego jest przeparowany. A kto mówi, że starsze, młodsze, to bierze tak, że samce starsze i młodsze samice, czy odwrotnie, czy tak i tak? Wenn ein alter Vogel ist. Ist das bei dir regelmäßig eine alte Vogel und junge Weibchen? Normalerweise ja. Es kann schon Ausnahmen geben, das ist immer mal möglich. Aber etwas älteren Vogel mit einem jüngeren Weibchen oder ein älteres Weibchen mit einem jüngeren Vogel. Jeden z partnerów nie gra roli, czy ta samczyk, czy samiczka. Jeden jest dużo młodszy. Jest to normalne. Ich muss ihm aber vorne noch ein Weibchen zeigen. Zobaczmy. Z przodu chcę pokazać jeszcze jedną samiczkę. To przejdziemy tam właśnie. Dobra. Tu mamy tą samiczkę, którą pan Hirna pokazuje z 2003 roku. 809. Córka 809. 411. 14-11. Zum 15. Nassweibchen oder jest matką 15. najlepszej lotniczki Niemiec. Bestes Weibchen in Bayern in 2010. Najlepszej lotniczki Bawarii w 2010 roku. Hat viele gute Nachkommen gebracht, also wirklich, ja. Dużo dobrych gołębi już dała. Ist heute noch Doktor 809 und schon. Und die Tochter, die 323, ne? Ja. Die ja. Hat wie viel vier Ärzte gefunden? In vier Jahren 54 Preise. Vier erste, vier zweite, 15 Mal in die ersten 10. zu schnell. Czyli jej córka, 15. najlepsza lotniczka Niemiec, w 4 lata wylatała. In vier Jahre wie viel? 54 Preise. 54 konkursy. Cztery pierwsze. Davon zweimal erste in regional. Dwa regionalne, dwa pierwsze. Und viermal in zweiten Konkurs. Cztery drugie. Da hat sie aber zweimal am eigenen Schlag verloren. Ale dwa razy była wyprzedzona przez jego gołębia. Innego. Tak. Und hat 15 mal in die erste 10 in der Liste. 15 razy w pierwszej dziesiątce. Aber es gab also, gibt noch mehrere sehr gute Kinder aus hier. Ne? Pomyliła cel. Pomyliła cel, ale pan Hill przełoży zaraz. Ja. Czyli zakończyliśmy oglądanie gołębika rozpłodowego. I teraz jeszcze sobie chwilę porozmawiamy z panem Hirnem odnośnie jakich metod używa lotowania, jakie produkty i tym podobne. Zaczynamy do Trajanu. Stara historia z 1993 roku wisi to tu. Tutaj pan Hans nam pokazuje tutaj takie tablo, tu są gołębie. A więc ma Nationalflug Den Haag. To był narodowy lot z Den Haagu. Wie viel kilometer? 609 kilometrów. 15 Daumen eingekocht, 14 Preis, 15, erste 4 national. 15 gołębi włożonych, 14 konkursów, pierwsze 4 na narodowej liście. Bei 13.271 gołębiach. Und erste 6 national in Zone 1. Pierwsze 6 bei strefie. Bei 7.900 gołębi. Und bemerkenswert dabei ist, dass er und sie Halbgeschwister 809 sind. Te dwa, które on pokazał, to było półrodzeństwo 809. Ja. Rozumiem.
Tutaj mamy też takie zdjęcie. Und das machen wir drinnen. Das ist diese 266. To jest ten słynny 266. Na, der wo so original Kopmann. Originalny Kopmann. Wnuk kleine Dirka. Und tak jak mówił, 10 dzieci ma co najmniej jeden pierwszy konkurs na koncie, a 16 dzieci dwucyfrówkę w jednym sezonie. Okay.